9, ale czasem przedziera się Łukowski, jest takiego Tanoszek, ciężko go minąć, próbuje jeszcze raz Łukowski i jeszcze raz górą. Tanoszek, chociaż to zagranie teraz prosto pod nogi Iwana i gol! To co zrobił Tanoszek teraz, a tu Sikawka naprawdę, mi się wydawało, że przegrywa ten pojedynek. Tanoszek nie może zagrać takiej piłki wysoko w pole karne, zamiast wywalić się w trybuny. Chciałbym powiedzieć, że naprawdę jego występ jest na dobrym poziomie tu. No właśnie, to jest paradoks. Tak to bywa w piłce. Jeden z lepszych zawodników Widzewa. Właśnie nie do przejścia przez długi czas. Ale zastanawiam się, dlaczego tej piłki nie wybił w aut. No, był bezpośrednio przy linii. Uderzył to za siebie i tu Sikawka świetnie opanował tą piłkę. Mówił trener Ojrzyński przed tym meczem. Nie skreślajcie nas. Powoływał się na przykład Górnika Zabrzeż przed kilku lat, który 6 kolejek przed końcem był na 8. miejscu w tabeli pierwszej ligi. Wówczas jeszcze nie obowiązywał ten regulamin barażowy. I pamiętam, że wtedy trener 6 meczów z rzędu wygrali. Tak jest. Odstawił trener Broszy. Doświadczony piłkarzy. Zawodników młodzież to pociągnęła Żyrkowski na czele. Ale tutaj naprawdę Sikawka uderzył przy bliższym czubku. I tu Rawac nie miał szans, ale no, to zagranie Hanowska. Trzeci jego gol.